Hej, z tej strony Bakwus, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5, a dokładniej tuning ukrytego pojazdu. Czym jest ukryty pojazd, zaraz wytłumaczę, a najpierw może go zaprezentuję. W ten sposób on się prezentuje. Kosztuje on dokładnie, a raczej będzie kosztował, 1 947 000, czyli prawie 2 miliony. I chyba stanie się przy okazji od razu najdroższym masterkanem w grze. Oczywiście z tych normalnych pojazdów, bo tych specjalnych nie liczę. Strasznie drogi, ale oczywiście jest piękny. Bo jest to oczywiście Camaro. Dobra, więc może pojedziemy sobie teraz do tuningu i wytłumaczę. Czym jest ukryty pojazd? Ukryty pojazd to jest taki, który jeszcze nie jest udostępniony do kupienia, ale jest w plikach gry. Więc ten najprawdopodobniej pojawi się w ten czwartek. A raczej kolejny. Niech się ten materiał wrzucę. Zobaczymy. D-klasy Vigero ZX się nazywa. Kurde. Potężnie. Pancerz, dajmy sobie na maksa, hamulce na maksa, zderzaki, przednie zderzaki. Oczywiście zaraz sobie zrobimy test prędkości i porównamy go z innymi liderami w klasie muscle caru, bo to jest muscle car oczywiście. No, mamy takie opcje treningowe. O Jezus Maria, no nie lubię takich... Kurde, nie wiadomo co to jest, kosmosu czy co? No nie. Jedynie z tych, które mogę wybrać coś. Co tu się zmienia? To są światła dodatkowe. Z akcentem to jest niby. Nawet to wygląda jak światła. Chyba. Nie mam pojęcia. Dobra, dajmy to. Dalej. Tylny zderzak. Co możemy tutaj wybrać? Jest sporo opcji, ale my chyba polecimy w coś takiego. Rajdowy niby jest to. Dyfuzor. Silnik Tamaxa. Wydech. Mamy sporo opcji do wyboru, ale my polecimy sobie w takie, podwójne sportowe, grille. Akurat grill jest piękny, nie zmieniałbym go raczej, ale wiecie, jest to tuning, pozmieniajmy coś. Więc jak już miałbym coś wybierać, to dałbym sobie to, czarny grill GT. Maska. Jest sporo opcji. On standardowo jest bardzo fajnie zrobiony. Kurde, 27 opcji, ja pierdzielę. Na razie dajmy to. Teraz dajmy jednak to. I tak. I ta maska najbardziej mi się podoba. Więc zostawiamy. Dalej. Klaksony. Nie chcę światła. Możemy dać sobie ksenony. Czemu by nie? Oznaczenia. Białe pasy. Wiadomo, no kurde, to pasuje, ale... I w sumie do niebieskiego. Ale jednak bym poleciał chyba w coś innego. Coś takiego mamy. Jeszcze. Weekendowy kierowca. A, z cyferkami. To nie lubię. Kamuflaż nie bardzo. O! To jest ciekawe. Fajne logo. Ładne. Kolejne. Rekin. Okej. Okay. No to już jak już to te białe pasy. Ale prawda jest taka, że... Ja już nic nie muszę zmieniać, bo ten kolor pasuje mi. Z tymi białymi pasami. Dobra, dajmy to. Żaluzje. Czy chcemy żaluzje z tyłu? Jezus Maria, co to ma być? Jakie chore opcje! Dajmy! Chociaż to nie pasuje za bardzo, ale dajmy to. Czarne. Albo... kolorze jakimś? Nie no, czarne niech będą. Ja pierdzielę! Lusterka! Dajmy sobie czarne. Karbonowe, raczej. Tablica, dajmy sobie czarną, chociaż tutaj nie, no biała pasuje bardziej. Lakierowanie, zaraz zobaczymy. Dach. Karbonowe albo w kolorze, no nie raczej w kolorze w tym wypadku. Progi. Możemy dać sobie akurat karbonowe. Tylko takie może mniejsze, te są fajne. Ale są jeszcze inne opcje. Dobra, zostawmy. Spoiler. Standardowy jest spoko, ale musimy zmienić, żeby nam dało przyczepność. Chociaż on ma już na maksa przyczepność, lol. Ale jaja. No nie mam pojęcia, co mam robić tutaj. On standardowo jest fajny. Czym się różni ten, a ten? Aha, jest trochę inny kształt, dobra. Pasy przeciwsłoneczne, nie chcę. Zawieszenie, dajmy go na sam dół. Szynia biegów na maksa, turbo bierzemy na maksa, koła, rodzaj. Muscle, nie wiem czy to by pasowały muscle, bardziej sportowe, ale spróbujmy muscle, bo jest niby to pojazd muscle. No nie pasują, to jest takie dla takich starszych muscle carów. No tylko bardziej sportowe. Jak już. Dajmy Merci.
Jak nie wiem co dać, daj Mercy, są idealne. Znaczy może jeszcze tuner? Nie. Brakuje ulicznych, które są tylko i wyłącznie na online, niestety. Kolor kół jest idealny. Szyby, lekko. I tyle, tak naprawdę. Zobaczmy jeszcze sobie kolorek. Bo może jednak coś tutaj warto zmienić. Metaliczny. Czarny. No czarny jest spoko. Ale nie z białymi pasami. Jakiś fiolet może nawet być. Niebieski wiadomo, że pasuje. Zielony? Nie bardzo. Żółte Camaro jest ładne. Ale z tym białym pasem jak chcę zostawić, to jedynie właśnie ten niebieski pasuje. Więc je w ten sposób zostawimy. Dodatkowy to tylko i wyłącznie jest tutaj w środku, widzę jak na razie. Te nitki całe. Dawaj, caps lock, okej, czyli to. Tutaj na fotelach się zmienia. Jeszcze jest wykończenia, czyli tutaj, o, akurat tu się sporo zmienia. Jest standardowo biały, dajmy sobie na czarno. I wyjeżdżamy, wszystko zrobione. Let's go. Na początku pojedziemy sobie po mieście przez chwilę, a potem zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy tak się dobrze prowadzi. No teraz tragedii nie ma, dobra, ślizga się jednak. No nie wiem, czy ta przyczepność się ta maksa, nie powiedziałbym. Ale według gry jest. No ślizga się. Okej. Ajajaj, karamba, lekko. Nie prowadzi się idealnie. A nie przyczepność ma na maksa. No ślizga się, jeba... Nie, przepraszam bardzo. Dobra, właśnie. Let's go. Na przykład tu się ślizga, to nie jest dziwne, bo to jest muscle car. Jest stuwa. Mamy nawet 150. W tym momencie. Czy będzie 170? Mamy 170. 180 jest, 190 mamy. Całkiem przyjemnie przyspiesza. Czy będzie 200? Będzie chyba, a jednak nie. Ojoj! Kłopoty Najmana! Może jednak? Nie. O, jest 200! Ale tylko i wyłącznie na chwilę przy nierównościach. Teraz cały czas jedziemy tyle samo. 195. 200 wskoczyło prawie. Czyli takie okolice. No prawie 200 jedzie. Wybaczcie ten paskudny tuning, ale po prostu zrobiłem auto upgrade i tak się stuningował. Ale najważniejsze jest to, jakie on ma osiągi. Buffalo STX, czyli najlepszy muscle car w grze. Nie potrzebuje żadnego innego muscle cara, tylko Buffalo STX. Jest po prostu najlepszy. Lekko mi teraz zderzak się uszkodził, ale to nie jest problem. Jadymy. Mamy 150, mamy 150. Czy będzie 170? Mamy 170. Czy będzie 200? Od razu spytajmy. Raczej będzie. Tak jest! Mamy? Jeszcze nie. Ale już widać, że jest lepszy na 100%. 200 jest normalnie. 202 wskoczyło. Zaraz do nierówności, więc będzie skoczek. Raczej. No ale zobacz, ten jedzie zawsze ponad 200 praktycznie. Tamten... No miał problemy lekkie. Z tym. No zdecydowanie, ten jest o wiele lepszy. A jeżeli chodzi o prowadzenie? Chyba w miarę podobnie. Bym ocenił. Osiągowo są w miarę podobne, no nie? Ale z minimalną przewagą właśnie Buffalo STX. Który przy okazji ma technologię imanie, więc może nie jeździć po sesjach. I nikt ci nie walnie z rakiety. Można sobie dawać te, że wiecie. Że nikt nas nie namierzy, plus ten pancerz, który mamy teraz założony. I wytrzymuje ponad 10 rakiet, więc... Ten pojazd na sesji jest lepszy, na wyścigi jest lepszy. Wyglądowo. Raczej podoba mi się bardziej Camaro niż ten pojazd. I myślę, że oceniam oczywiście nie ten pojazd, tylko te Camaro. Na taką mocną 8 bym dał. A wy dajcie znać w komentarzach, a ja się żegnam. Siemer, przejść. Elo!